proszę nie obierać. Dziękuję. A to jest policjant. Ma nawet napis policja. Nie może? Taka sytuacja dzisiaj w Karpaczu. Witkowi się rozwalił samochód na środku ulicy. Komu minister ciskasz kidy i kogo chcesz jeszcze zniewolić? Pora odpalić twoje midy, abyś nam przestał już wiatolić. Nie chcemy ciebie już, ministrze, ani tych twoich interesów. Kurwa, nie tu! Trzymaj! Nie. Trzymaj! Pomyśl, co się dzieje teraz na końcu Karpacza. Marek do Jeleni Góry sięga. Ani tej twojej sztucznej troski, ani szemranych twoich tresur. Nie chcemy straży, ani gońców. Nie chcemy sztucznej pary pizdek. Kto przyjął bodźce, miliardo. Ale później cię za podwiozę, to już samochód, słuchajcie, się zepsuł. Konrad Wicher, niezależny dziennikarz, prowadzi transmisję u Witka. Odpaliłem. O, moje telefony się ładują niestety. Minister wciska szpity, nikogo chcesz jeszcze zniewolić. Pora obalić twoje mity. Udostępniajcie. Karpaczu, ulica zblokowana. Komu minister wciska szpity, nikogo chcesz jeszcze zniewolić. Pora obalić twoje mity, abyś nam przestał wiatolić. Zobaczcie, ile samochodów stoi. Ja wam to wszystko pokażę. Dobrze, stój! Zobaczcie, jaki korek. Idę dalej, zobaczcie, co Witek zrobił w Karpaczu. Znaczy, zrobił. Po prostu zepsuł mu się samochód, no. No każdemu ma prawo się zepsuć samochód. I tak się stało, że po prostu zrobił, że auta po prostu stoją. Doprowadził do takiego właśnie stanu. Tom jest, nie? Że tak to wygląda po prostu. Nie wiem, do którego momentu, ale zaraz tam wrócę, słuchajcie. Ponagrywam troszkę dla was. Korek jest długi, zobaczcie, już będę wracał do nich. Wam to wszystko pokazać. Zobaczcie, w Karpaczu stoją auta, nie wiem, ile ten korek ma. Ale postanowiłem wziąć jego telefon. Nie wiem, ile on tu ma procent. Trudno, wyłączy się, to się wyłączy, słuchajcie, ale ma chyba 100%. Więc tak to wygląda.
O, ciężarówka się zepsuła chyba. Ale jaja, słuchajcie. Ciężarówka się zepsuła. W jednym czasie, ale pech. Ciężarówka się zepsuła. Ty, Mirek, Mirek, ciężarówka się zepsuła. Tu Witek działa, zobaczcie. Koło się zablokowało. Gdzie? A koło się zablokowało. Co szykują w ustawie 1? To ja się pana spytam, co tutaj się stało teraz dzisiaj? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wie pan, no? Nic nie wiem. Bo mi się wydaje, że po prostu Witkowi się samochód zepsuł. Nie wiem, czy się zepsuł, czy się nie zepsuł. Odkręca koło, ja myślałem, że gumę zapał, ale nie widzę. No, może szczęka się zapiekła tam, no nie mam pojęcia. A to z tym dużym tam? Nie wiem. Nic nie wiem. Naprawdę, ustawa 1449 to jest katastrofa. Przyjdziecie do mnie, do domu i będziecie mnie zakuwać w kafta. A moje dzieci będą patrzeć na to. Co wy wtedy zrobicie, panu? Jest nami Janusz Zagórski, zobaczcie, NTV, niezależna telewizja. 1449. To jest koniec! Muszą mnie zamknąć na 2 miesiące w domu. Udostępniajcie. Bez problemu. Bez żadnego wyroku sądowego. Bez postanowienia. Nie mogę się odwołać, nic nie mogę. Panowie, edukujcie się, bo wy nie wiecie, co to jest 1449. To jest kompletne zniewolenie. Jaka to covidoza, jakie to epidemia? Policja tutaj podeszła. A gdzie jest muzyka? Zgasła muzyka. Maestro! Widać duży ciężarówka się wycofuje. Zastrzyk tej puszczy! Policja! Panie, przepraszam, trzeba wykonać. Nie warto być damskim bokserem. Wstydzi się ciebie, graj. Posłuchaj chłopcze, co ci dziś powiem. Tyś nie policjant, tyś jest kolorec. Na tej pałki na polecenie okazji drogowy. Proszę teraz wstydzi się ciebie, kraj. Może zdołować. Będzie zdał. Ja nie słyszałem, bo jest muzyka. Proszę cię. Patrz, mnie popycha, patrz, a tam co robią? Patrz, ja to uspokoję, wy tego nie uspokojcie, to ja wam gwarantuję. A ja to uspokoję, to co ten pan na mnie stanie, będzie pan... Pan, mi... pan tego nie uspokoi. Pan tego nie uspokoi. Proszę zejść na chodnik i stosować się do poleceń. Nie ma sensu, naprawdę.
Ale nie jest kierowany. Proszę zejść na wodę. Ale oni robili im drugi wyjazd, potem. Oni im zrobili drugi wyjazd, ale tu ludzie nie mogą mieć, prawda? No. A mają... Co? Ja, że to jest koniec.
Proszę się tam przesunąć. Proszę się przesunąć, proszę zejść. Odjeżdża z tyłu, Do tyłu będą cofać! Wszyscy do tyłu! Wszyscy do tyłu! Zatrzymali, słuchajcie. Adriana zatrzymali. Adrian Szymczak. Adrian, dokładnie. Adrian Szymczyk. Szymczak. Szymczak, sorry. Adrian Szymczak. Szymczyk, przepraszam. Adrian Szymczak. Gdzie to jest komenda? Gdzie to jest komenda? Nie wiem. Co? Nasz auto mam gdzie indziej. Wstyd, panowie, wstyd. Jeden wielki wstyd i hańba. Skończcie pod sądami wszyscy. Wszyscy pod sądami skończcie. Pan antykofryszowy już się cieszy, bo konflikt rozwiązał. Pierwszy w swoim kurwa życiu. Dotychczasowym. W swojej karierze. Do przodu? Nie ma równej i równiejszych. Do widzenia. Blokada to blokada, każdy jest równy. Ludzie, czy wy jesteście dalej ludźmi, czy jesteście tylko mundurami? Nie ma, nie można powiedzieć. To jest, nie, równi i równiejsi. Widzieliście to, równi i równiejsi. Będziecie strajkować? A co wy robicie z nami? Chcecie, żebyśmy my robili z wami, jak zaczniecie strajkować? Jesteśmy tymi samymi ludźmi, a ci tam robią z nami co chcą. Macie jeszcze jakiś honor, godność, ambicje? Wierzycie w Boga? Macie rodziny, dzieci? Już 15 września w Sejmie ustawa o segregacji pracowników. Nie zaszczepisz się, idziesz na przymusowy, bezpłatny urlop. Was też to dotyczy. Przyłączy się do Stowarzyszenia Bronimy Mundurów. Wszystkie służby mundurowe przeciw segregacji. Stańcie z ludźmi. To nas macie chronić, a nie tych korposzurów, którzy was tam sprzedają. A temu to nikt nie pomoże. Biedny człowiek, który sam naprawia Policja wam zablokowała drogę. Idźcie tu, tam jest szef policji. Gdzie jest policja?
To jest wódz antykonfliktowy, najlepszy człowiek, jakiego znam. Co ładnie. No co macie, no na dyskotekę pójdziecie, tak. Chłopcy z prewencji, chłopcy z woła. Nie każdy rozkaz trzeba wykonać. Nie warto być tamskim bokserem. Wstydzi się ciebie kraj. Posłuchaj chłopcze, co ci dziś powiem. Tyś nie policjant, tyś jest zobowiec. Tarcze i pałki i pudle z gazem. Wstydzi się ciebie kraj. Możesz mnie karnąć, możesz spałować. Kilka miastyczki nie zdołać. Cię Adrian Mysza, gdzie Adrian? Jak Adrian wsiada, to mi pomoże. Jak Adrian rządzi? Złożyli Adriana na razie, ale to mamy za Adrian Mysza. Ty, Adrian wziął moje kluczyki. Weź pan cię minął. Przyprowadzał. W którymś momencie coś wyszło czasami. Nie wiem, nie widziałem. Nie było mnie. My już nie mamy nic do straty. Za starzy jesteśmy. Ja, my nie mamy nic do straty. Jak nie zrobią mi tej dializy, to się nie zostało. Ale nie pójdę tam sam. Nie pójdę. No to wiek do siebie, ja mówię, że nie pójdę. Dobrze, żebyśmy razem tam. Ale miło cię w końcu poznać. Powiem ci, że zawiedziony, mimo wszystko jesteś. Nie, ale idź do Adriana, żeby mi dał kluczyki, bo chcę spróbować. Przekazałem temu pseudo dowódcy. Bo dobro, który jest. Taka pogoda, miał być mróz mi się, jako ciepło i ciepło. Wiesz, niewyspanie całą noc. No. Skąd jechaliście? Wtedy jeszcze ludzie miał. Może jak skończę, słuchaj, później jak... Dobra. Kordon robią. My nie chcemy być segregowani. Bo kordon robią. Ale się segregacja. Ale na pasy możemy już. Stop, segregacja, zanim do nas podejdziecie. Policyjne. Co to teraz? Do przejścia na pierwszy. Krystyna! Proszę zejść z jednej tej zachodniej. Pan również, proszę. Ja na pasy zjadę. Chodźcie na pasy, możemy wrócić. Pan kopek kamerę. Tak jest. Dumni jesteście, pensję dostaniecie, podwyżkę jakąś. Chciałoby się. Ja też znam, jaka jest podstawa tego kordonu tutaj w ogóle. Żadna, przecież to nie ma żadnej podstawy. Oni nie potrzebują żadnej podstawy. Legendarny Darek antykonfliktowy przyjdzie i rozwiąże problem. Wczoraj była taka super edukacja tutaj. No to myślę, to nie jest Darek? Nie. No ale też mówię, że ma na imię Darek, więc to wszystko. Nie było kordonu, nie było. Dzisiaj nagle jest kordon. Myślałem już. Bo ludzie się zebrali muzyczką. No. I samochód się zepsuł. Myślcie, analizujcie. Myślcie, w jakim kraju wy żyjecie.
I potem mówicie mi, że ja coś jakoś nie robię. Jeśli możecie przyjechać, to przyjeżdżajcie śmiało. Bo to myślę, to jeszcze chwilę potrwa dzisiaj. Po prostu przyjeżdżajcie. Dawaj Konrad, chodzimy w kółeczko. A co, kilometry można narobić. My lubimy chodzić. Musicie cały czas chodzić. On wtedy nie wygwizda. Tylko cały czas chodzi, on nie wygwizda wtedy. Spoko, ja ci powiem. Nam tylko musi ktoś psy wyprowadzić. Kontroluje zielone robi. Tak dalej szło. I fajnie tak już. Zaraz pojedziemy. Ty małże, musisz dać trójkę. Chłopaki, możecie w tą i z powrotem nam pomóc. My tu chodzimy w tą i z powrotem. Nam się chodzić chce. To widziałem właśnie, kurwa, tak mi się wydawało. O co chodzi? No. My chcemy, żebyście do nas przyszli i z nami porozmawiali. A oni nie chcą nam na to pozwolić. No naprawdę, taka sytuacja. No nie chcą nam pozwolić... Oni nam nie wierzą, że nie chcą nam pozwolić porozmawiać z nimi. No nie wierzą nam. Ona mi uwierzyła. Ona mi uwierzyła, że nie chcą nam pozwolić porozmawiać z nimi. Słyszysz? Ona mi uwierzyła, że nie chcą nam pozwolić porozmawiać z nimi. Kto? No policja nie chce nam pozwolić z nimi porozmawiać. Z kim? Z nimi? No z nimi. No zobacz, jak stoją. Uwierzyli mi. Rączkę wyciągamy i się rozglądamy. Na jezdnię wchodzimy, szybko przechodzimy. Patrzcie na to, patrzcie. Panowie, oni nie chcą nam pozwolić z wami porozmawiać. Dlaczego tak? Stoimy wszyscy. Pasożyty nie znają tej odpowiedzi, że... Otrzymujesz, tak, 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 tak. Czerwone światło to zły znak. Stoimy wszyscy, tak, tak, tak. Pan policjant wszystko kontroluje. Na czerwone przejdziesz, mandat otrzymujesz. Artykuł 15 ustawy o policji, to jest ustawa prawna, ale legitymowana. Chciałem, żeby we Wrocławiu w Lublinie. Prawda? Ale w internecie coś słyszał pan, czy czytał, Jowita? Pan na mnie.
Jak oni wierzą w to, jak my mówimy o tym, że policja nie chce nam pozwolić z nimi co rozmawiać. Ale nie tu ile, bo ja myślę... Okej. Dobra. Nie chcą nam pozwolić z nami porozmawiać. No nie chcą nam pozwolić. Panowie, nie chcą nam pozwolić z wami porozmawiać. No. Nie chcą nam pozwolić z panem porozmawiać. Laweta przyjechała. Auto jedzie. Proszę, ja myślę, że już to auto się jest chyba naprawione, nie? Ja najpierw pan mi się przystawi, ten jechał do nie chodzi, bo to nas Katarzyna. Panie, już auto naprawione. To już może pan jechać. A ta kobieta w mundurze, taka drobna, a tak się mocno rozpychała, słuchajcie, że po prostu w głowie nie mieści. Sprzedło? Aż byłem w szoku. Będzie sprzedany może. Będzie na lewet. Co? No nie wiem co ten pan. Justyna, powiedz, że już auto jest naprawione, że może już jechać, bo mi nie wierzy. Co? No auto już naprawione jest. Ale każdy odpowiada za siebie, droga pani. Za siebie. Proszę pani dokładnie tożsamości. Ja już podałam mi. Proszę otworzyć kontę. Proszę otworzyć kontę. Chcę sprawdzić, czy ma pani dokument tożsamości. Nie ma pani A teraz niech pani poda postawę prawną, która upoważnia panią do sprawdzania tego, czy ktoś posiada dowód osobisty. Daria, daj Mirkowi pełnomocnictwo też, żeby miał. Powiedz to głośno, że dajesz pełnomocnictwo. Pani wobec tej pani, a nie wobec pana. Jak będzie pan chciał ze mną podyskutować, to jak skończył legitymować tą panią. Serdecznie zapraszam. No policjantki są najgorsze, bo są takie... Dobrze. Nie, ta jest fajna. Ja to mówię, to tylko jestem świadomy. Ogólnie nie wolno chodzić po jezdni, nie wolno oddychać, nie wolno nic. Ogólnie są złe, na ładne. Nie wolno chodzić po pasach. Tak, nie wolno nic, a panu wolno wszystko? Już mam kolekcję. A czemu pan stoi na jezdni, skoro nie wolno? Ja wam powiem, to jest największy kabaret w tym roku. Największy kabaret w tym roku.
Pan inspektor ma taką śmiechawę, że wybuchnie zaraz. Słucham, co mówi były policjant, który nie zna prawa. O, jakby nas dobrze znacie. Proszę, proszę. Ula, ale macie wywiad. Jest tu policja, bo chce zgłosić klucz w Mikoszu. Zwinął klucz. Ten zgłosić. No zawinął klucz! To ukradł klucz! Przepraszam. Największy kawaler z mroku! Proszę zjeść. Gaz, patrz! Uwaga, 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 sorry. Czekaj. Miałem Witka telefon. Wszystkich legitymują. Wszystkich! Podstawy prawne, imiona, nazwiska! Podstawa sprawna i faktyczna, są dwie. Napinasz się? Nie napinaj się tak. Tak, dwa. Chyba, że umiesz naprawić, bo jestem wykwalifikowany od 40 lat. Ale co? A co? Co ja? On już naprawia. Niech ci zapłacą. Nie porywaj mu tego samochodu. No bardzo proszę, żeby pan to przodu. Ale ja już naprawiam. Chwileczkę zagotował mi się. Nie za długo. Ta pani będzie też nie mogła zapłacić. Prawa auta. A ile to jest za długo? Ile to jest za długo? Ma się naprawić. A ile to jest za długo? Jak pani chciała, to może określić. 40 lat to robię. Bardzo proszę, wziąć te... Już odpalę tylko zrobię. Dobrze, spoko. Kto wzywał, ten zapłaci. Bo taka atmosfera gorąca. Co się auta się nie można, auto nie może się zepsuć. A cóż? W tym kraju już nic nie można, nawet auto w tym. Już raz powtarzam. Nie będzie powtarzał. To nie jest kombinu. Już robię, muszę odpalić, sprowadzić, czy mi poszło. Muszę się tak, już lepiej. Zagotowało się wszystko, bo było atmosferę. Zagotowało się. Zerwie czarnej tle. Pan chce ze mną rozmawiać? Nie ten poziom. A ja bym chciał z moją panią się zapytać. Tam się też nie raz zepsułem. Nie raz, chciałem zadać pytanie, żeby pani odpowiedziała. Chciałbym zrozumieć. Nie, pani nie tak powiedziała. Pani powiedziała, że powiesz, za długo naprawię. Na jakiej podstawie? Nie ma takiego przepisu. Ja takiego nie znam. Weź powiesz. Za długie naprawianie jest... A mogę tędy przejść? No, śmiało. Leć, leć. No. A mogę tędy przejść? Tak. Podstawa do tego, żeby usunąć pojazd z drogi. Czy ja tu... Możesz. Mogę przejść tam, możesz przejść. Tą drugą stronę? Możesz przejść, bo ruch jest wstrzymany, więc możesz przejść. Proszę przejść przez chodnik. Pytaliśmy, czy pan nie na własną rękę? Mamy kłopot. Powiedział, że na własną rękę. Za długo pan odjechał. Nie możemy tyle czekać. I musimy... To jest uregulowane dla... To jest artykuł 130 PRD. Na podstawie artykułu, że mamy możliwość kierowania pojazdu. Tam są wyznaczone wyszczególnione podpunkty, na które podstawie możemy usunąć pojazdy. I tak to wygląda. Dziękujemy bardzo. A pani mnie nie umiała tego wyjaśnić. Może nie chciałem. Może no, chyba obowiązek. Pana nie podejmę mojej interwencji. Jak najbardziej pan tam czerwony jest. Już robię. No już robię, Panie Witoldzie, nie ma co panu pani. Nie potrzebuje pani. Dolałem wody, gdzie jest ona. Panie Witoldzie, pomożemy. Już nie jest. Pani nie jest.
Proszę to zostawić. No proszę, no i co pani na proszę teraz podbierać, bo nie wiem, czy mi kluczeni. Pani nie ma prawa tego dotknąć, to nie jest pani. Już teraz będę miał pół godziny do składania, bo nie tam. Ale po co pani to robi? Ale jak poskładam kluczenie? Proszę mi powiedzieć, no to proszę mi poskładać. Proszę mi to poskładać. Ale ja już, ja chcę poskładać kluczy, już naprawdę, już kończyłem. Ja już kończyłem. Proszę wziąć pana schować sobie do auta, albo pan nie mogę to zrobić, jeżeli jest pan... Pani nie może, musiała pani by to zarekwirować. Nie może pani. A pani tego nie zarekwiruje, ponieważ to nie jest kradzione, prawda? No właśnie. Prawo się kłania. I tego proszę tego nie dotykać. To jest pani rzeczy. Dlaczego pani to się dotyka? Nie ma pani prawa. I bez rękawiczek, a jest COVID. Zostaw, nie czepiaj się COVID-u z drugi do ludzi, którzy chodzą normalnie. No już wiesz, już. Pan to rozegra po swojemu. No tak, to jest problem punktu. Pokazałem czwarty, schodziłem się. Ale dlaczego pan tego nie zobaczył? Pan nie umie się inaczej ustawić, ktoś pan opiera? Niech pan zostawi ten samochód kolegi. No tak. A nie potrzebuje, tylko niech pan sobie siądzie do swojego auta i tyle. Pan jest koncert, pani życzenia. Czy jest ktoś, kto ma na pana wpływ? Nie, nie ma, on sam jest sam człowiekiem. Nikt na niego nie wpłynie, a pani tym bardziej. Akurat a czemu pani go dręczy? Nie dręczy, nie dręczy. Proszę odejść. Paweł, nie, dobra. Bo ja jestem jego adwokatem, zatrudnił mnie. Lubię z panem. Proszę odejść, nie nagrywajcie. Nie nagrywać? Dobra. No to nie nagrywamy. Okej, okay, jak tak? Bo tam coś się... Czekaj, tam do Marka, bo Marka się biorą. Gdzie Marka? No tam, nie, tam się do niego podchodzili, ale... Dobra, już poszli. Okej, okay, myślałem, że coś już... No jak już, pan taki dobrotliwy. Tak. Ten tatuaż nie pan zmyje. No i tak... Tak jest. No tak, no. W porządku pilnuje. W porządku pilnuje. Potrzebujemy ją. Gdzie jest Adriana żona? Wstyd. Witek nie chce, żeby nagrywać, to nie nagrywamy. Nie, no, ja nie chcę. Tam psychologicznie rozpierdziałem, bo to po mistrzowsku. No. To jest mi arcymistrz takich rzeczy. Bo jest nas pięciu czy tam dziesięciu i się z nas śmieją, po prostu nas wyśmiewają, tak? Że jesteśmy szpoliarze, szmury i tak dalej. To chyba jedna pani jest normalna, a reszta jest... Kurde, nie ma jak stanu, nie chodź za mną. Jeżeli my nie wygramy, to ja im zrobię krzywdę. Oni będą żyć w świecie... No, troszkę będzie później takie uczęczowe. Na ten dzisiejszy czas wam mówią, że będzie wszystko w porządku, będziemy mieli świat super, nie będziesz musiał nic mieć swojego i będziesz szczęśliwy. To jest kłamstwo. Ale będzie depopulacja, to jest przez te szczepionki. Cały czas. To jest depopulacja. Dlaczego już jest? Niby było na początku, że... Od początku wirusa, weźmy to tak po prostu schematycznie, tak? Była pandemia, zamknęli nas 2 tygodnie, żeby odciążyć szpitale, które w ogóle nie były zapełnione, bo statystyki mówią jasno, tak? W 2019 zginęło tyle i umarło, tak? Tyle i tyle osób. W 2020 umarło tyle i tyle osób, tak? 70 tysięcy, tak, nie zmniejszyło się po prostu. 75 tysięcy ponad normatywnych zgonów w zeszłym roku. Nie na COVID i ponad to, co było od 10 lat poprzednich. W tym roku półrocze tego to jest 60 tysięcy ludzi. Zostało zamordowanych. Zostało zamordowanych. Ja paliłem palę i rzuca parę rzucam, ale i tak nas wytępią. Czyli jeżeli nie wygramy tej wojny, to nas wytępią. Wie pani, że są też chemtrails, czyli latają takie... Dobrze, mam, ale to jest mój wybór, a to nie jest mój wybór. Ja nie chcę, żeby mi zatruwali powietrze, prawda? Nie chcę, żeby mnie truli parówkami, tak? Nie dość, że płacę, to jeszcze płacę za tą truciznę, którą oni mi przysypują jedzenie. To jest mój wybór. Ja zapłaciłem, okej, sam się na to zgadzam. A na jakieś te ich szczepionki, na jakieś te chemtrails, co wypuszczają chemię, na jakieś trucizny, z tym nie zgadzam się na to. Nie ma co za dzieciakowi mieć, bo wszystko jest trujące tak naprawdę. Płatny jest, czy jest,
sami widzicie, zobaczycie jak to będzie do 2020 roku, poczytajcie, co agenda 21, agenda 2030 proszę. Opisał wszystko, mam na telefonie, na blisko. Zobaczycie jak to wygląda świat. Zapytajcie Aleksa, 37,5 miliona jest wami teraz, 22,5 miliona 2020 roku. Patrz, słyszysz? Justyna, patrz jaki widok. Patrzą się do tyłu. Władza. Oni będą na stołkach siedzieć, a my będziemy depopularyzowani. Później nie będzie was tylu potrzeba, bo ludzie będą zaszczepieni, będą śledzeni co do centymetra i nie będzie trzeba tyle policjantów, bo każdy będzie na celowniku. A, wiecie ten, widzieliście może w Chinach jest taki kredyt, dostajesz od rana do wieczora, wieczorem dostajesz kredyt. Jakie dostałeś punkty za zachowanie całego dnia? Na mitralsy i sojec w Wiedeniu powiem. Co? Chemitrialsy to w powietrzu, to całe gówno i co mamy w jedzeniu? Tam mam śmierć. Po prostu no, będzie słabo. Nie potrzeba już tylu ludzi dla nich. Mówią, że jest ocieplenie klimatu. Nie ma ocieplenia klimatu. Ziemia ma cykl. Jest cykl po prostu, że jest zimno, cykl, że jest ciepło. Zobaczcie, teraz mieliśmy dwa tygodnie po prostu takie... Uzepamy powoli. Nie mogę odpalić, bo mi wywali wodę. Nie mogę odpalić. Nie przejedzie, ja jestem pan powoli. Zepcham jej odpalę i muszę poskładać. To jak nasze prawo na Ciebie w końcu szanowane, to my zaczniemy szanować powiedzmy ruchu drogowego, że nie zablokujemy przejazdu. Teraz mi Pani powie, czym zawinił Pani kierowca, który jechał, nie wiem, do domu po pracy, że Pani łamie jego prawo? Możecie się już nie kłócić. Ktoś jeszcze nie będzie tutaj z konstruktywnie rozmawiał. Zgromadzenia, w którym będziemy rozmawiać, będę przemawiał na Auli. Za chwilę będę przemawiał w opisywaniu książki, więc myślę, że jak jakieś czynności nie są prowadzone, to proszę, zbędne rozmowy zostawiamy, bo to rzeczy grupa zaraz na... Ale to czemu jest takie na przykład, że nie jest zabrałam Damiana do domu. Nie ma. Damiana, ale w tym momencie po prostu... Chodzimy z jednym. Ja po prostu nic nie robię. Ja po prostu nie robię. Tak. A to wam jest Polakiem czy nie? Nie, nie Rzesz, co się dzieje? Stepni Gąbarek powiedzmy na ucho, że by się trochę dał na lód, że to im daje pożywkę. Czekaj, no tylko teraz nie mogę go, bo mi zostawił już. Szkoda, że tego wcześniej powiedziałeś. A, bo tam jest... Dobra, może powiem, bo tam jest Szymon, dobra. Okej. Okręcić, poskładać, nie, chyba że chcecie, to tu będę.
Jaka pomoc? Nie, my tu jest bezpana. Jaka pomoc drogowa? My chyba jaja sobie robimy. Już ono, ja nie zrobię. Ale ja muszę poskładać rzeczy, jaka pomoc? Ja muszę pana i dokręcić szkoły. Ja się nie zrobię. Dostępu zebrać dokręcić. To moja, nie moja decyzja, policja kierunkowego A na czym pan się zna? Na czym się pan zna? Gdzie mam pojechać? W którą stronę? Bo muszę rzeczy. Panie z tatuażem, można przejść? Pan pokaże, pan żonę spokojnie. Muszę poskładać, bo pani nie wajdzie. A gdzie ty śmigasz? Tutaj, można koło żabki do tego torebki. Uwielbiam ten statyw. Ten statyw. Chcielibyśmy, żeby policja zdawała sobie sprawę, o co tak naprawdę dochodzi. Mam tutaj apel Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców do dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczycieli i pedagogów o wstrzymanie promowania tak zwanych szczepień dzieci na COVID-19. Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców jest sojuszem lekarzy, naukowców i prawników, których działania zmierzają do realizacji postulatu medycyny opartej na faktach zgodnej z zasadą primum non nocere, przywrócenia zawodowi lekarza zaufania społecznego, przestrzegania podstawowych praw człowieka wymienionych w Konwencji o ochronie praw człowieka i wolności w dziedzinie zastosowania biologii i medycyny. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni, dlatego zwracamy się z niniejszym o natychmiastowe wstrzymanie promowania i realizowania programu podawania preparatów inżynierii genetycznej, tak zwanych szczepionek przeciwko COVID-19 w populacji dziecięcej. Wielu lekarzy i naukowców na świecie wyraża podobne zaniepokojenie. W tym liście się to postawione dowody naukowe. Nie będę tego całego czytała. Zapraszam na stronę psn.pl. Natomiast przeczytam też list od powstającego Stowarzyszenia Bronimy Munduru dla przyszłych pokoleń.
Dobra, ale chodzimy z drogi, panie komisarzu. Proszę też. To jest moje auto. Nie, panie, to jest moje auto. Muszę się ubrać, tabletki wziąć, to jest moje auto. Muszę klucze wziąć. To jest moje auto. Zepniemy ją. Zbieramy. Po co robicie mi? Po co mi robicie? Nie, jaką krzywdę zrobię? Autem moim, prawo jazdy. Za sprawę mojej ojczyzny. Potrzebie własnej ani życia nie szczędzi. Każdy z nas wypowiada te słowa z dumą. Każdy z nas pamięta ten dzień. Stojąc w szyku, widzieliśmy wzruszenie w oczach bliskich, którzy tego dnia byli przy nas. Były to szczere łzy, pełne uznania i dumy. Dziękujemy. Kochani, dziś wasze oczy przybrały inny blask. Są pełne strachu, obawy. A pan może? A dlaczego? No nie wolno, bo to jest policjant. Prawie że jeczy nas. Proszę nas. W pracy jestem. Pan mi utrudnia pracę. Proszę zejść. Ja nie wiem, czy pan jest dziennikarzem. My się już nie wbijemy. Podzielili nas, byśmy czuli się samotni. To powinien pan weryfikować. Tak bardzo się pomylili. Zaczęliśmy się wzajemnie szukać. Uwierzyliśmy, że nadal potrafimy latać, a z czasem nabraliśmy odwagi, by mówić. Niewątpliwie przyszło nam żyć w bezprecedensowych czasach. Mamy wrażenie, że na naszych oczach rozgrywają się wydarzenia, które zredefiniują układ geopolityczny na nowo. Ze smutkiem obserwujemy, że nasza ojczyzna pogrąża się w chaosie i zmierza ku krawędzi odwagi bez dna. Po półtora roku... Dlaczego mi pani utrudnia czynności? A sama pani stoi na jezdni. Ale ja jestem w pracy. Ruch jest trzymany. Ale ruch jest trzymany. Nie do końca wierzymy, że daliśmy się postawić w obecnej sytuacji. Jak pani się nazywa? Polacy! Proszę mi się przedstawić. Proszę mi zwrócić uwagę i mi się przedstawić. Ja się zwam Konrad Wicher. Nie? A pani? No obyle co, nie mogę sobie postać. Pani się obyle co rzuca. Zagrożenie jest ogromne, ale nadzieja równie wielka. Widzimy, że budzi się duch w narodzie. Być może to jest właśnie moment, na który tak długo czekaliśmy. Serce rośnie, gdy widzimy kolejno powstające stowarzyszenia ludzi wolnych, myślących, zadających pytania i chcących dowiedzieć się prawdy. Nie jesteście panu prawem. Nie jesteście panu prawem. A tak się pani zachowuje. A nie jesteście pana prawem. Zawiązujące się stowarzyszenie przyłącza się do was i mówi jasno. Nie ma zgody służb mundurowych na wprowadzenie w Polsce ustroju totalitarnego. To są wasi koledzy, żołnierze, policjanci, strażacy i inne służby mundurowe. Czytam dalej. Nie zapomnieliśmy przysiąg, które składaliśmy i zamierzamy ich dotrzymać. Macie nasze wsparcie. Razem zakończymy to szaleństwo. Stowarzyszenie Bronimy Munduru dla przyszłych pokoleń. Do zobaczenia 11 września o 12 pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na Ogólnopolskim Marszu Wolności w Poznaniu. Cała Polska! Bronimy.mundur@gmail.com.
Powiedz o namiotach pod Sejmem! Ja, kochani, już zmierzam do panoramy. Tam mam mieć króciutki wykładzik. Justyna! Justyna! Ale panie, nasze ostatnie słowo! Brawo, wolni ludzie! A pan jest z tego forum, jo? Ale jako dziennikarz. Gdzie wysłali tam i jadę. A skąd jesteś? Z Wrocka. Pochodzę z Uzbekistanu. O, z Ofawia jesteś. Czy mogę ciebie skumać, skontaktować z dziewczyną, tutaj taką dziennikarką z Wrocławia? Tak, jasne. Bardzo chętnie. Ja idę ponagrywać. Proszę przyjść. Tobie w trawę. Zapytaj o ładowność tej lawety. Jeżeli przekroczy, proszę sprawdzić ładowność. Jaką masz ładowność tej lawety? Bo nie... A w jaki sposób? Nie wystarczająco. Pani policjant, jeżeli ten samochód zostanie wciągnięty, a przekroczy ładowność, to nie może wjechać. A nie możesz mi wciągnąć, bo on uważa, że to 1800 kg. Sprawdź mi numer do 1800 kg. Ale ja nie jestem na panu złości. No to ja chcę odjechać, a oni co? Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Jak ktoś przyjdzie duży, zapakuje. O, po ITD, tak. Także sprawdzić ładowność. Nie, to nie ten. Powiedział, że zaraz przyjedzie duży. Powiedział, że zaraz przyjedzie duży. To nie ten. To nie jest ten. Czy mogę prosić kurczyki od auta? Szanowna. Słucham. Nie wiem. Zgubiły się, proszę pani. Może się gdzieś zgubiły. Nie wiem, gdzie są. Siedziała tam przy tej skrzynce z butami. Tak, pani leżała, pani tam gdzieś mi znowu. Może gdzieś pan do kanału na przykład przeszukać. Zawołaj Darię. Darię. Nie wiem, gdzie jest. Dobra, rozejrzyj się. I tutaj masz gościa z forum. On jest akurat z Wrocławia i dobrze, że wam podał Darię. Zawołaj tutaj Darię. Ja nim gadałem, on jest z Wrocławia. Tak, zawołaj Darię tutaj. Ja nim gadałem, o tam jest. Tutaj masz dziennikarza z forum z Wrocławia. Możecie się zapoznać. Myślę, że jeśli tego... Ale chwilę może porozmawiaj. Pan nie jest Polakiem i może... Pan nie jest Polakiem? Nie do końca jest Polakiem. Pochodzi z Uzbekistanu. Porozmawiaj chwilę. Myślę, ale o czym? Że... Dobra, o niczym. W ogóle pogadajcie. Ale warto się pogadać czasem. Dobra, pogadałem. Ja zaraz zrobię.
Zresztą zaraz zawijam, jedziemy z Adrianem, bo go zawijają na jelenie. Tak, no już mi się tego i zaraz odjedzie. Dużo was kluczy. Tylko zobaczcie, czy Adrian nie ma kluczy. Bo Adrian ten, którego porwaliśmy. Porwany. Tak, jest. Porwany. On może mieć kluczyki. Może on ma kluczyki. No. Przywieźcie go tutaj, będzie miał kluczyki. Może razem. Bo myśmy byli razem. Może on. Ja jestem z Warszawy. Żaden. No. Tak, nie, ja potrzebuję. Co się panu dzieje? Przecież nie mam, pani wie. No. Już po naszej stronie. Na sobie nie kręcę. To może lepiej sobie nie dokładać tych mian. No, no właśnie, dlatego mówię. Nie są, są normalnie nastawieni. Tak by mogli z agresją podejść, nie? Ale ta laweta nie, ta laweta nie zabierze, bo ona ma 1270. Ja zaraz badam, sprawdzę. Masa pana pojazdu też. Masa mojego pojazdu, że to szybko, on ma 1277-osobowy, tak, 1270 ładowców. Trzymajcie się. Proszę, w sumie, na razie. 1270 ładowności. Bez ładowarki, bez wciągarki, bez niczego. Niech pani wyszaruje. Daj trochę brawo, daj trochę brawo, dajcie mi trochę miejsca. Kto wziął mi kluczyki? O. Ja nie mam, Adrian ma. Widziałem, jak ja tu do kieszeni chowa. Wziąć, zamknąć, mam tato wywalony. Nie wiem, czy będzie dobrze, ale wesoło. Daj trochę do tyłu, trochę do tyłu, do tyłu. O, o, no. I trochę ty też do tyłu, będzie elegancko. O, żebyśmy się podzielili trochę miejscem. Jedno. Do Jelenia Góra, ja zawiadomiałem akurat, bo tutaj jeden z uczestników forum pił sobie z nas, stanął sobie samochodem, miał tabliczkę rzecznik finansowy, zgłosiliśmy, nikt nawet nie zareagował. Nikt, nikt nie zareagował. A teraz państwo jest nas pobudliwa. Ja wiem, że nie powiem. Na samym łuku przed pasami. Ten do Wrocławia? Sprawdzi się. A tutaj myślę, także że nie ruszymy go. Raczej u zatrzymanego, bo jeżeli zatrzymany przez was ma kluczyki, no to chyba jest sprawa... Nie ma poddawania się, nie ma pójścia na układy, nie ma żadnego ani kroku wstecz, ani kroku w tył! Ani kroku. Tak, ani kroku w tył. Koniec. Skończyło się. Możemy odjechać, możemy zepchać. Widział mój przyjaciel konfliktowy, dobrze, że już, zagłodowało. Już się, drogi panie. Panie Witoldzie, możemy rozmawiać. Konfliktowy tak. Przyjaciel. Jest pan na tyle tak spokojny, tak, że nie szukajcie tych. Przepisy mówią, przepisy mówią tak. Bo pytałem się z ruchu drogowego tam gdzie. Przepisy mówią tak. Jeżeli usterka jest usunięta, tak. I pan twierdzi, że jest usunięta. Że jest usunięta. Tak, że jest usunięta. Odpala pan. Do tyłu daj. Za tyłu przeszkadzasz. Tak. No uważaj. Pan połowę patrzeć. Kosztów, strasznie. Niecałe, tak. Połowę tak. Kosztów ściągnięcia. Tak. Bo tak mówią przepisy. Tak. I my już nie możemy z tego zejść. Dobrze. Pan decyduje, jak czy pokryjemy czy połowę kosztów, tak złożymy jest. Się. Oczywiście, okay. Tak. Dobrze, to rzucimy jako redakcja. Złożymy się wszyscy. Tak. Pokryję, załatwiam, tak jest rączka. Rączka. Prawdopodobnie ma ten, który nie, rączka jest. Pokryjemy połowę kosztów? Tak jest, oczywiście tak. Dlaczego pani ci mówiła, że. Ale z budżetu państwa tylko. Co? Pokryjemy. Nie ciągniemy do pani, przepraszam, funkcjonariusz. A teraz na co czekamy? Dowódca, mój przyjaciel serdeczny, podał rękę. Podał rękę. Może jeszcze mu mieli dowód rejestracyjny, miał jej dać. Jak kluczyki. Albo próba do mieszkania. Czy złożymy się na pokrycie połowy kosztów? Tak jest. Czy jesteśmy wszyscy razem? Tak, powiedz mu, że tak. Pokażemy naszą jedność? Powiedz mu. Tak jest, oczywiście, że tak. Dziękuję wam. No, powiedzieli tak. A później postaram wam się oddać, rodacy drodzy. Spokojnie, to nie ma co oddawać. Oddam wam. Panie Witoldzie, ja nie znam się na tej procedurze, bo ja nie jestem od ruchu drogowego. Proszę się zapytać pana z pomocy drogowej, jak ma być to załatwione. Panie nogi w górę. Tylko rób tak po królewsku. Rób jak Polak na Polaka. Ile? Jak Polak na Polaka. Minimalne. Połowę kosztów. Nie, bo ja, on mi już się schłodził. Już jest dobry. Dobrze. Bo się pan zagrza. Niech pan najpierw... No, pół, moja, pół, naprawdę. Niech pan najpierw... Niech jedzie. Cieszę się bardzo. Jestem wielkim człowiekiem. I proszę tą firmę zachwalić. Brawo. Powiedział, że nie weźmie brawo. Od nas pieniędzy. Brawo! Teraz czytam na to. Brawo! Bardziej zachodzi, żeby się nie, odpal pan, jedź pan. Ale ja już jadę. No, samochodzie. Dobrze. I proszę tą firmę zrobić zdjęcia i wszędzie powiedzieć, że tą firmę polecamy. Numer 605-330-000 polecamy, pomoc drogowa. To jest najlepsza firma na Dolnym Śląsku.
Znikowy powiedział, odjeżdżał. Widział pan? A teraz panu powiem, 1500 osób pana usłyszało o panu. Odjedzie, 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 słowo. Odjedzie, zepchniemy go. Dobra, szukamy klubu. Niech oni odjadą, bo zobaczą samochodem. Zróbcie zdjęcia tej, pokażcie, co to jest za film. Dobra, i 605 330 000. Mondial Assistance, zobaczcie. 305 330 000. Pomoc drogowa. Dajcie im dobrą opinię na Google. Wejdźcie na ich stronę na Facebooku, również im dobrze zaopiniujcie. Ale pomyśl, jakie to musiało być opóźnienia w tej komunikacji do Jeleniej Góry, nie? Jak te autobusy jeżdżą, co to się musiało? Jak? Grubo było. Ja. A ty, będzie tak, ty jeszcze będzie grubo. Potem. Tylko nie, nie wszystko mogą być. No. Może na parkingu gołębia postawić, bo i tak. Teraz masz blisko, masz blisko. Ile kosztuje, panowie, wynajmiecie mi parking w Gołębiewskim? Ja bym wam pomógł. No pani wymierzy. Odjeźdź pan. Moja firma będzie słynna na całą. Już tylko szukam, gdzie córka ma to. Ale polecamy te firmy. Tak, za darmo. Zobowiązał się, że tak jest, za darmo. Wiesz, ale mi się wydaje, że to po prostu było tak, żeby oj, już sobie jedź. Tak, ale już sobie jedź. Tak, tak, tak. To nie było to. Ale to nie jest to. Ważne, za darmo. Chęci się liczyć. Jak mówię, jak Polak dla Polaka, minimalnie. Pan nie jedzie, bo rzeczywiście tam przy kołach. Dziękuję, Polska. Jesteście wielcy. Tam do średnika. Ale nie jest napisany nigdzie. No nie wiem, no dobra, jak już. To mam się martwić. Się martwi. Załóż pas, pasy załóż. Udało się, jest, brawo. Brawo, Witek. Witek mechanik. Okej. Ostatni raz. Ja pana naprawdę zachęcam. Dobrze, dziękuję. Bo kiedyś się na pewno cierpliwość pan. Chodzi pan pod pojazdy. No nie jest pan uprawnioną osobą do tego, żeby... Okej, ma pan informacje, co się dzieje. Nie ma pan tam zlecenia dodatkowej. Wszystko gra. Ostatni raz. Dobrze, proszę wierzyć w pełną konsekwencją. Nie będzie ostatniego razu. Rozumiałem, dziękuję. Dobrze. O co mu poszło? Że przez jednie przechodzę. Że mnie obserwuje i to tak nie da. Samochody jadą. Powiedziałem, dobrze, w porządku, że to jadą.
Ale kurwa nie. Daj mi się. Daj mi się powiedzieć. Dobra, to nie. To ma dwa. Stoję. Cofnąć się. Pasy nie można przechodzić po samym. A świnie jadą! No koryto! Świnie jadą! Świnie do koryta! Drugiego kurwa tego, wiotku. Chodź, masz dobry słuch, podaj ze mną, co oni, o czym oni gadają w konfliktowym. Nie, mam kiepski. Kurde. Dojebałem mu. Pięknie. Dziękuję, że byliście. Słuchajcie, pozdrawiam. Konrad Wichert, niezależny dziennikarz, strona na Facebooku, jak i kanał na YouTubie. Dziękuję, że byliście, że udostępnialiście. Na te serduszka, komentarze. Ja się spytam, spytaj się Witka, czy chciałby coś powiedzieć na swoim koncie, bo ja mam na jego koncie live'a. Odejdź po prostu. Witek, chciałbyś coś powiedzieć do kamery na twoim koncie? Ty za swoim koncie leci. Moi serdeczni, kochani rodacy. Nasi kochani przyjaciele, tak jak mówi ORP Chód, ani kroku w tył, ani kroku w tył. Dziękuję całym sercem, że jesteście tu. Dzisiaj na twoim koncie było 1500 ludzi. Dziękuję wam, kochani, całym sercem, że jesteście. Pamiętajcie, każdy z nas robi błędy. Nie będę za nie przepraszał, ale mogę tylko powiedzieć, postaram się więcej tych błędów nie robić. Jesteśmy wspaniali. I musimy podkreślić, że firma pomocy drogowej, że chciałbyś, aby oni im wystawiali dobrą opinię w internecie. Tylko i wyłącznie. W internecie. Czy zrobiliście, bo ja mam tutaj... Tak, mam nagrane. Pokażę to. Pokaż tak, żeby było. Pomoc drogowa 605 330 000. Korzystajcie z tej pomocy. Agata Wstępień. Tak. To jest firma drogowa, która nie wzięła ani grosza. Prawdziwych Polaków. Trzymaj. I to jest ten człowiek, który powiedział, poszedł mi na ucho, powiedział, nigdy bym od pana nie wziął pieniędzy. Nawet gdybym panu scholował, nie wziąłbym od pana pieniędzy. Bo jest patriotą. Dlatego zapalę jeszcze, jak ktoś ma moje papierosy. Na razie. Czy ktoś ma fajeczkę? Ja tak, zaraz porozmawiam. Kocham was wszystkich bardzo z całego serca. Jestem wdzięczny Bogu, że mam tak wspaniałych, kochanych przyjaciół. Że nasz naród jest tak wspaniały. Jesteście wielcy. Rozłączać się?
Proszę? No może się rozłożyć. Pozdrawiam wszystkich teraz. Pożegnać. Idziemy. Walczyć o Adriana. Idziemy. Dziękuję serdecznie. I ja dziękuję, że mogłem. Proszę wchodzić na konto i na stronę Konrada Wicherta. Wspaniały człowiek. Wspomagajcie tego młodego człowieka. Piękną pracę robi. Chłopak poukładany w głowie, przywziął, mówi, nie możesz zrobić, myślący, wspomagajcie tego młodego człowieka. Proszę was również, wspomagajcie wszystkich niezależnych dziennikarzy. Dokładnie. Chodź Anno Luizo, wspomagajcie konkretny Anno kanał. Konkretny kanał. Nie. Wspomagajcie Jowite, proszę dobra. Państwa, Rebel 24, bo dziewczyna robi też dobrą robotę. Wspomagajcie Czujnego, wspomagajcie Biedkę. Kogo jeszcze, żeby wspomagali? Wszystkich. Wspomagajcie każdego, kochani, kogo tylko możecie. A najważniejsze, wszyscy razem siebie wzajemnie. Tak, a nawzajem, szczególnie nawzajem, ale tych ludzi, którzy są tutaj, którzy relacjonują. Robimy błędy, każdy z nas, kochani, robi błędy. Ale przede wszystkim te nasze niezależne, piękne media. Wspomagajcie. Dzisiaj Konrad, tobie szczególnie serdecznie dziękuję za to, że przyszedłeś, okazałeś opanowanie, wziąłeś, robiłeś tą relację. Młody mi dał, ten co przyjechał z tobą. Tak, telefon. Pomagajcie. Bo chciałem, żeby mi dał. Konkretny kanał, moją córkę ukochaną. Chodź córeczko, już. Tak, jedziemy. Dobra, my się rozłączamy, jak coś będziemy się łączyć. Konrada Wicherta, proszę mi wspomagać. Dziękuję, Witek. Na razie. Trzymajcie się, cześć.